Słuchajcie, niczym by była odbudowa takiego motocykla bez odtworzenia, czy też bardziej skompletowania, omonturowania. Tu mamy strój letni z epoki w randze porucznika. Ci, co się znają, to powiedzą, że porucznik nie jeździł na motocyklach. To odpowiadam tak, porucznik w latach 80. w milicji robił to, na co miał ochotę. Między innymi nie musiał się golić i nosił pas nisko, jak przystało na starego psa. Ale wracając jakby do tematu, umundurowanie z okresu z lat 80., z tego okresu, co motocykl, strój letni, zgodny z regulaminem Milicji Obywatelskiej z początku lat 80. Oryginalny kask też, tak jak mówiłem Wam o kolorze, jest on kremowy. Tak dosyć niestarannie jest pomalowane, zobaczcie, to jest wszystko tak na tamte czasy, przyłożyli sprayem, posikali i tak to wyglądało. Rękawice letnie, pięciopalczaste, skórzane, która podtrzymywała kaburę, pas biały, patki oficerskie, trzy gwiazdki, czyli ranga porucznika milicji. No i tak wygląda komplet. Jakbyście mieli jakieś pytania, to możecie pisać. Na razie.